Niedziela pełna sportowych emocji. W Cedrach Wielkich w powiecie gdańskim odbyła się pierwsza zimowa senioriada. Latem odbyła się letnia senioriada w gminie Trąbki i wtedy seniorzy mówili, że szkoda, że tak mało, że tak tylko jedna impreza. No powiedzieliśmy, dobra, robimy zimową. Fajna zabawa, no o to chodzi, żeby seniorzy byli też aktywni i im na tym zależało, tak to wynikało z tej imprezy w Trąbkach, że oni chcą, że tych możliwości spotkania się z seniorami, ze znajomymi jest mało. Taka zabawa na sportowo jest świetną ku temu okazją. Organizowanie takich wydarzeń jest doskonałą okazją do spotkań, zawierania nowych znajomości i przede wszystkim aktywnego spędzania czasu. Bawimy się. Myślę, że taka formuła, która została przyjęta w myśl tych takich spotkań najstarszych naszych mieszkańców, podoba się. Szczególnie widać tutaj obecność, radość i chwała. My cieszyć się i spotykajmy się częściej. Pierwsza edycja zimowa, bym powiedział, na hali. I jeśli się przyjmie, to myślę, że to będzie stałym elementem na kolejne nasze spotkania. Ogromnym zaskoczeniem zawodów był poziom sprawności, jakie reprezentowali seniorzy. To jest pokazanie, że nie siedzimy w domu przed telewizorem, tylko ruszamy się, wychodzimy, a każdy senior powinien mieć jak najwięcej ruchu. To jest recepta na długie życie. Która drużyna wygra? Zobaczymy. To pewnie będzie zależało i od kondycji poszczególnych seniorów, od atmosfery i od pewnie jeszcze od innych czynników. Natomiast seniorzy z gminy Trąbki Wielkie zawsze byli dobrze wysportowani i liczę, że dzisiaj również będą na czołowych miejscach. Seniorzy startowali w konkurencjach takich jak ścianka wspinaczkowa, sprawdzali swoją celność, koordynację oraz pokonywali tor przeszkód. Lubimy po prostu się udzielać spotkania z przyjaciółmi, nie siedzieć w domu, tylko wychodzić z domu. Znaczy wiedzieliśmy, co będziemy robić, ale nie było ćwiczeń. Dopiero właśnie dzisiaj trochę tam ćwiczymy. Przyjechałam jako reprezentantka Pruszcza z Uniwersytetu. Nie przygotowałam się, tylko miałam wprawę po wchodzeniu na drabinie. Zwłaszcza po zejściu ciśnienie wysokie chyba i serce bije. To są emocje, tylko że momentami dla mnie były za duże przestrzenie tych zielonych, nie? I żeby się to od tego odbić, a tak no pierwszy raz jestem na ściance i chyba będę od czasu do czasu chodziła na te ścianki. I bardzo fajna rywalizacja jest i popieram taką formę, żeby seniorzy się spotykali. Te umiejętności sama z siebie, bo lubię sport tak samo, ale sama z siebie. Udało się po prostu, bez żadnych ćwiczeń. Polecam bardzo, bo tak jak my, babcie, cieszymy się nawet z tych strzałów, z tego wszystkiego. Polecam. Tak, to wszystko fajnie. Chodzimy do klubu seniora. Spotykamy się, jest bardzo miło, nie? A tak to, co byśmy zrobiły. To siedzenie w domu nie służy, jeszcze szczególnie zimą. Fajnie jest. Po raz kolejny seniorzy udowadniają, że stać ich na wiele. Mają w sobie pozytywną energię i doskonałą kondycję, której pozazdrościłby nie jeden młody człowiek. Wielką radość, że seniorzy jeszcze mogą i się cieszą jak, no jak małe dzieci. Klub seniora Cedry Wielkie! W rozgrywkach pierwsze miejsce zdobyli seniorzy z gminy Cedry Wielkie. Na drugim miejscu uplasowała się gmina Przywidz, a trzecie zdobyła gmina Trąbki Wielkie. Zwycięzcom gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejne tego typu wydarzenia. Polecamy również zobaczyć Pomerania Winter Challenge, Powiat Gdański oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Więcej pod linkiem.